Siemanko, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że to będzie mój taki pierwszy opening z FIFA na YouTubie. Wcześniej robiłem te openingi na streamach, ale no niestety, nie oszukujmy się, nic nie poleciało i byłem bardzo zawiedziony, dlatego teraz liczę na to, że na YouTubie wreszcie coś mi wleci. Liczę na Was, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam do oglądania i trzymajcie kciuki, żeby wreszcie był dobry opening, żebym mógł się pochwalić wszystkim, że poleciało mi coś super z tych paczek. Dobrze, w takim razie już bez zbędnego gadania, moi drodzy, no widzicie, FIFA pońcy są doładowane, także trzeba te paczuszki pootwierać. No i tak jak wspomniałem, liczę, że ten drop w końcu mi dopisze, bo do tej pory nie wyglądało to za dobrze. Dobrze, zacznijmy też może od mega paczka, no 700 FIFA pońców. Tylko 5 paczuszek zostało, jak też widzicie, czas dobiega powoli końca, więc trzeba się spieszyć. No i zobaczmy, czy wreszcie coś mi poleci. Chociaż ten mój skład tak naprawdę i tak, no nie jest już, nie jest taki zły. Mam Lewandowskiego, jestem zadowolony. No ale poczekajmy, bo czuję, że tutaj może być grubo. No może nie teraz jeszcze. Bonaventura. No prawie Ronaldo. Chyba sam kubek. Jakiś menadżer to nie chcemy. Okej. Dobra, jeszcze 4 paczunki. No mam nadzieję, że chociaż z tych wszystkich paczek, które ci otworzę, jedna taka mega karta. O, czekaj, czekaj. Mbappe. Nie. O czym to ja mówiłem? A, jedna taka... Taka mega karta, żebym mógł się potem wszystkim chwalić, że o, właśnie ta mega karta jedna fajna mi wypadła. No bo nie oszukujmy się, już troszeczkę tych paczek otworzyłem i do tej pory, powiem szczerze, no dupy nie urywa. Nie ukrywam, jestem troszkę zawiedziony. A oj, teraz idzie grubo. To będzie Niemcy. SPO. Nawet nie tego. Czy Özil... To już... Już mi chyba wypadł Özil wcześniej. Sprzedałem Özila. Jest okej. Jest spoko. Ale czekam na taki prawdziwy... Wiecie, prawdziwy hit. Może teraz. O, ładnie się otworzyło, ładnie leci. Ale, no, Munian spoko. Fajnie. Jestem zadowolony. Lamela jeszcze był. O, De Rossi, legenda. Getze, o, no to tu zobacz. To jest spoko, że nawet może ta najlepsza, główna karta jakoś nie jest jakaś super, super, ale widzicie, że jestem bardzo zadowolony z tych pozostałych zawodników, którzy też wylecieli w paczuszce. Dobrze, ostatnia już ta, prawda? Ta najdroższa mega paka. O, ale Fabregas. No, Wedel. Ładnie. Fajnie, no. Fajnie. Ta paczka już nie jest dostępna, także z tej paczki już nie będziemy super zadowoleni. Ale są jeszcze inne promocyjne i oczywiście możemy je śmiało otworzyć. 8 paczuszek, złota paczka piłkarzy Prime. No to lecimy. Coś musi wypaść naprawdę ekstra. Nie wierzę, że nie poleci nic, co nie urwie Mbappe. Tolisso, no p... No i właśnie Tolisso był mi potrzebny do składu. No właśnie Tolisso był mi potrzebny do składu. No może nie jest to nie wiadomo ile warta karta, ale jest Pastore, proszę tu. Murillo. Pablo, o jaki ładny. No ale Tolisso. Nie wiem, czy widzieliście już mój skład, czy byliście czasami, padacie czasami na streamka, ale
tutaj szybciutko wyślemy. Ale zobaczcie, że... No to Liso jakby się tu wpasował gdzieś może. Lewandowskiemu by podawał. Też z Bayernu przecież. Myślę, że całkiem spoko. Jestem zadowolony przecież, jestem zadowolony. Dobrze, są paczuszki promocyjne. No promocja jest na niej niesamowita, ale jak widzicie warto, bo leci dobrze. Dobrze, teraz prosimy o... No. No. No i co? Patrz. Magin. Drużyna tygodnia. Jaki ładny, uśmiechnięty, zadowolony. Magin. Myślę, że Magin. Na pewno jest dużo wart. Potem sobie sprawdzę. Bo jak widzicie, za 13 minut kończą mi się te paczuszki promocyjne, a ja chcę je wszystkie otworzyć. Licząc, że w końcu zobaczymy prawdziwy szok, prawdziwy szał. Messi! Nawet trochę podobny. Też taki krótki ten. Aduri, Sané. Kiedy Sané gra na obronie, kurczę? Sacko? Sacko, jakie ma tempo? Nie no. Dobrze. Sami piłkarze do wzmocnienia twoich składów. No i właśnie o to chodzi. Wzmacniamy składy. Ten piłkarz, który wyleci teraz, na pewno wzmocni mój skład. No. No właśnie. Elmas. To jest kolega Mylyka. Kolega Mylyka. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Super. No i co? Piłkarze Prime. Poprosimy następnego. Może jakiś kolega Szczęsnego? Może nie. Strakosza. No niestety. To jeszcze nie to. Ale co? Ale zobacz. Krzysiu Piątek. No. Z Milanu. Kolasinac. Cieza. Pięknie. To jest jeden z lepszych openingów ever. Lubicie oglądać ogólnie takie openingi na YouTubie? Bo zawsze coś fajnego leci, jak tak sobie oglądam czasami. I można też dać taki tytuł. Clickbaitowy. Merynda. Bardzo dobry brazylijski obrońca do wzmocnienia składu. Znaczy ja na razie nie mam właściwie jakiego dać clickbaitowego tytułu. Jeśli macie jakieś fajne pomysły, jak powinien wyglądać prawdziwy, dobry, clickbaitowy tytuł w momencie, kiedy nic nie leci z paczek, to czekam na wasze propozycje w komentarzu, bo ja obawiam się, że tutaj nic nawet nie będę w stanie fajnego zaproponować. Ocio. No! Sergio. Ale jest Rooney. I znowu Piątek. Richarlison, no jest co, jest czego rzeźbić. To są dobrzy piłkarze. Zaczynam się martwić o to na pani, tak będę z nami szczery. No dobra. Do it! To jest déjà vu. Boli, jaki zadowolony, proszę. Pabon, Dabur, Mwogo, Herrera, Chupo Chupo, Moting, Mariappa, Munian, Kujate, Stoch. Proszę, jak można dyscypliny łatwo zmienić.
Niektóre karty nie mogą zostać przeniesione do klubu, ponieważ są duplikatami. No okej, no. No to niech lecą. I ta paczka, moi drodzy, nie jest już dostępna, ale jeszcze mam 10 takich paczuszek. I one są dostępne. No i co? Coś musi polecieć, musi być... Maczerano. Z tej swojej ligi tam... z Azji. No dobra. Nie ma co się zastanawiać. Musi coś polecieć, no przecież musi być taka... Na tym koncie, na którym teraz jestem, na którym gram w kolejną FIFA. Nie wiem, czy z tych wszystkich paczek, które otworzyłem, poleciało mi kiedykolwiek coś wartego ponad 100k, no. Może to jest po prostu kwestia tego, że mam pechowe konto, bo z tego co wiem, niektórzy otwierają dużo mniej, a drop mają sporo lepszy. Można do kogoś napisać na przykład, żeby troszeczkę podkręcili tutaj na koncie takie drop, bo może to się popsuło, nie wiem, no. Nie wiem. Okej. Okay. Ale Messiego zna. Nowak, proszę. Dobra. Jak widzicie, no nie staram się tutaj specjalnie przedłużać i opowiadać o tych piłkarzach. Bo wiem, że tego czasu nie ma zbyt wiele, a chcę wreszcie otworzyć tą super paczkę. I to chyba będzie ta. Tak coś czuję. No. 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 No nie. Co ma takie oczy przekrwione? Na tym zdjęciu. No śmiało. Może się wstydzą wyskakiwać ci lepsi po prostu. Jak tak otwieram te paczuszki i widzę tych piłkarzy, to mam też ochotę iść nawet w piłkę teraz pograć sobie. Wyszaleć się na boisku. Znaczy no w moim przypadku aktualnie w jakiejś tej formie to takie wyszalenie się na boisku trwa jakieś 3 minuty. A potem człapię jak... Nie powiem kto. No ale dobra. No jeszcze nie koniec, jeszcze nie wszystkie paczki promocyjne, jeszcze co tutaj będzie, no. O! Myla. Goretzka. No fajnie, fajnie, już go mam w drużynie. Mam Gorecką w drużynie, tylko teraz, czekaj. To wezmę tego kubka może. Oj, nie to. Ale wezmę kubka. Ale tutaj tego wezmę też. Potem trzeba będzie oczywiście to wszystko posprzedawać. Ale Górecką to sobie na transferek wystawię. Dobra, 5 minut, paczek jeszcze sporo. Przypominam, na początku było 12 tysięcy FIFA pońców. Spodziewałem się, że... to będzie wyglądało nieco lepiej niż Hasebe. Z całym szacunkiem oczywiście do zawodnika. Zostały 3 paczki, 5 minut. 12 tysięcy FIFA pońców było. Jeszcze nie mam prawie nic.
Juan Mata. Powiedzcie też, napiszcie proszę w komentarzu, czy wasze openingi wyglądają podobnie, czy chociaż odrobinę lepiej niż ten mój. Czy może po prostu nie otwieracie paczek? Dobra. Nie tak, miał być. To miał być mój najlepszy materiał z FIFA. Otwieram trzy ikony za 12 tysięcy FIFA-pońców. Milion wyświetleń. A jest Partey jest. Z mopem Partey. Z Atletico dobrze. No to jest... Dobrze, jeszcze zobaczmy. Jedna paczulka. Cała nadzieja w tobie, moja droga. Jedziemy! Bale. A nie. Ramsey. No. Trzy minuty, a jeszcze sobie tylko zobaczę ten Ramsey. Ważne. No dawaj. Dawaj mała, dawaj tatusiowi. No dawaj lasagne. Wie co lubię, ale jakby no nie na openingu, prawda? Lasagne jest spoko, ale no. Może akurat tutaj nie no. A może trzeba za te otworzyć, za monety, o. To jedno może za monety chociaż. Tak na dobitkę, wiecie, bo już... Już pońców nie mam. Nie patrzę. O, ale tutaj Zuma. Dobrze. Jeszcze mam jakieś moje paczki. Mieszana paczka piłkarzy premium, o. Okazuje się, że w tych paczkach, które miałem już wcześniej, nie musiałem wcale doładować pointów, ale w tych paczkach będzie coś super. Jak Fernandez na przykład. Coraz lepiej. Podoba mi się ten progres, że wiecie, pierwsza paczka średnio, później coraz lepiej. Linetti nawet jest, o. O, i paczka dwóch piłkarzy, tutaj musi coś być. No, dwóch piłkarzy będzie na pewno, a jednym z nich będzie nie kto inny jak Ndidi. No to jest dobry piłkarz. Akurat Ndidi? Spoko. Na defensywnym tam śmiga. Prawda? A, oni to są niewymienne, tak. No tak, tak. Jeszcze tu mam taką, o. Taką złotą. A to nawet... Mustaf. No siema. Ja Mustaf. Moi drodzy, serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Już paczuszek, jak widzicie, więcej nie ma. Nie ma też FIFA pońców. Jeśli podobają wam się takie openingi fajne, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli wam się nie podobają, to łapkę w dół. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. I do następnego odcinka, w którym
mam nadzieję, pójdzie równie dobrze. Trzymajcie się. Benzyna! Na sam koniec. No i jakby z walkoutem. See ya!